Cześć moi drodzy, witajcie po długiej przerwie z Fotomoto. Niestety remoncik trochę w tym przeszkadzał, a nawet bardzo w tym przeszkadzał, ale remoncik się skończył, więc dzisiaj mogę już nadawać. Jak widzicie, dość ciemno. Podciągnąłem sobie na moim kanoniku ISO na 320, żeby cokolwiek było widać, ale pewnie będzie troszkę szumiało, no trudno. A dzisiaj o czym? Dzisiaj chciałem powiedzieć dwa słowa na temat tego, jak ostatnio podjąłem decyzję odnośnie zmiany obiektywu 70-200 na 100-400, bo wielu z nas, wielu z Was przed różnego rodzaju dylematami, jeśli chodzi o wybór aparatów, obiektywów, stoi i w związku z tym chciałem trochę Wam opowiedzieć o tym, dlaczego tak, a nie inaczej zdecydowałem. Jak wiecie, ja de facto strzelam dwoma puszkami. Jeden to jest aparat z kropem, to jest Canon 70D, czyli z matrycą APS-C. A drugi aparat od niedawna to jest Canon 5D Mark IV, który pojawił się u mnie w miejsce Canona 6D. Czyli pełna klatka, która zastąpiła inną pełną klatkę. I teraz, jak wiecie, również fotografuję przede wszystkim krajobraz. Jak byłem w posiadaniu Canona 6D, to z racji tego, że fotografuję krajobraz, pierwszą decyzją, jeśli chodzi o zakup obiektywu do aparatu pełnoklatkowego, był oczywiście szeroki kąt i tutaj wyborem był Canon 16-35 ze światłem 2.8 w wersji Mark II, nie Mark III, bo ten jest potwornie drogi. Dzisiaj to jest chyba nadal wydatek około 8-9 tysięcy. Mark II jest nieco tańszy, więc w pierwszej kolejności potrzebowałem szerokiego kąta, ponieważ mój obiektyw 10-18 czy kitowy 17-18-55 do Canona 70D po prostu nie pasuje do pełnej klatki. Więc padło na Canona 16-30-35 i z tego wyboru jestem bardzo zadowolony. Oczywiście mamy alternatywy w postaci obiektywów firm trzecich, czyli obiektywów niesystemowych. Mam tu na myśli chociażby Sigma, mam tu na myśli chociażby Tamrona, mam tu na myśli Samyanga czy Tokina i oczywiście możecie się rozejrzeć za takimi obiektywami, ale z reguły z tymi obiektywami niesystemowymi wiążą się mniejsze lub większe, może nie tyle problemy, ale drobne niedogodności, w szczególności związane z back i front focusem, który potrafi się pojawiać i te obiektywy wymagają kalibracji. Oczywiście ten proces można przeprowadzić w dowolnym serwisie, więc absolutnie nie rezygnujcie z decyzji o zakupu tych obiektywów niesystemowych, bo one również produkują bardzo dobrej jakości obrazek. Seria Art Sigmy jest naprawdę świetna. Tamron robi świetne obiektywy, więc jak najbardziej polecam. Sam na kropie korzystałem, czyli na moim Canonie 70D korzystałem z Sigma Art 18-35 ze światłem 1.8. Fantastyczny obiektyw, naprawdę fantastyczny obiektyw i akurat mi się trafił egzemplarz, który problemu z back lub front focusem nie miał. No dobra, więc miałem już szeroki kąt i w kolejnym kroku zastanawiałem się, co dalej. Więc w drugim kroku, ponieważ mam jeszcze stałki 51-4 i 50 ze światłem 1.4 i stałkę 85 mm ze światłem 1.8 kanonowskie na pełną klatkę, z których też mogę korzystać oczywiście na matrycy czy na moim Canonie 70D z matrycą APS-C. Więc kolejnym krokiem była decyzja
o zakupie następnego obiektywu i zastanawiałem się długo, co to ma być i padło na Canona 70-200 ze światłem 2.8. Kupiłem ten obiektyw z kilku powodów. Po pierwsze, no, produkuje fantastyczny obrazek, natomiast ja kupiłem znowu ze względu na budżet ten obiektyw w wersji bez stabilizacji. I kupiłem go do krajobrazu, ale również z myślą o tym, że od czasu do czasu może będę robił inne rzeczy typu portret, typu jakieś zdjęcia rodzinne, czy może jakiegoś streeta, więc zdecydowałem się na to, że chciałbym mieć szybki obiektyw. No dobra, i pojawił się 70-200, który jednocześnie był tele dla mnie, czyli mogłem sobie fotografować również krajobraz z wykorzystaniem tej długiej ogniskowej, co, jak wiecie, przydaje się w wielu przypadkach, kiedy chcemy wyciąć z krajobrazu jakiś fragment terenu, czy jakiś temat, nie wiem, typu drzewo, typu, nie wiem, kamień na rzece, fragment gór i tak dalej, i tak dalej. Więc ten 70-200 u mnie był, natomiast w kolejnym kroku chciałem jeszcze mieć taką ogniskową gdzieś między tym 16-35 a 70-200, która byłaby dla mnie jednocześnie czymś uniwersalnym, takim uniwersalnym tak zwanym spacer zoomem, czyli i szeroki kąt, i trochę dłuższa ogniskowa. Więc po dłuższych rozważaniach, czytaniu testów, opinii, zdecydowałem się na Canona 24-105 ze światłem 4 w wersji L, natomiast również w wersji Mark II, czyli nowy obiektyw 24-105 ze stabilizacją, z dodatkowym, przydatnym moim zdaniem gadżetem w postaci przełącznika LOK, który blokuje nam tubus, ponieważ w poprzednich modelach, w poprzednim modelu, w Marku 1 24-105, ten tubus po pewnym czasie, kiedy pracował, zaczynał się na tyle ten mechanizm wysuwania tubusa zużywać, że obiektyw potrafił nam wyjechać, kiedy nieśliśmy aparat z obiektywem skierowanym w dół. Przycisk LOK na tym obiektywie teraz pozwala na to, że ja sobie blokuję ten tubus i on nigdy mi się nie będzie wysuwał, jeżeli aparat będę przenosił. I z tego obiektywu jestem bardzo zadowolony, bardzo często go ze sobą zabieram, ponieważ mam 16-35 ze światłem 2.8, więc mam już jasny, szybki obiektyw z szerokim kątem, a ten 24-105 ze światłem 4 pozwala mi na fotografowanie krajobrazu, pozwala mi na fotografowanie streeta, tym bardziej, że ja z reguły fotografuję jednak ze statywu. Oczywiście streeta czy portret raczej fotografuję z ręki, natomiast przy fotografii krajobrazu te światło 4 stałe w zupełności mi wystarcza. I tu wtedy zaczął się mój pierwszy dylemat odnośnie 70-200. Po pierwsze, 70-200 coraz częściej zostawał w domu ze względu na jego wagę. Zdecydowanie lepszą decyzję podjąłbym, gdybym kupił 70-200 ze światłem 4. Po pierwsze tańszy, po drugie lżejszy, po trzecie mniejszy. W sensie gabarytu, więc znacznie wygodniejszy w transporcie i przy fotografii krajobrazu światło stałe 4 w zupełności wystarcza, z racji tego, że tak i tak tą przysłonę domykamy. Więc strzelamy jednak ten krajobraz, żeby uzyskać większą głębię ostrości przy świetle 7, 8, 10, 11, a czasami nawet więcej. Więc coraz bardziej ten 70-200 był dla mnie uciążliwy. I później zacząłem sobie, przy okazji jednego z wyjazdów, który możecie zobaczyć tu albo tu, kiedy sobie spotkałem łosia i miałem w plecaku tylko 24-105, no musiałem się sporo nakombinować, natomiast dzięki matrycy o dużej rozdzielczości w Canonie 5D Mark IV mogłem sobie później zrobić ładnego kropa, na którym ten łoś, którego spotkałem, wyszedł mimo wszystko dość fajnie. No i zacząłem się zastanawiać, dobra, skoro jeżdżę fotografować ten krajobraz, to bardzo często zdarza mi się, że pojawiają się jakieś zwierzęta, jakieś ptaki, które są fantastycznym uzupełnieniem tego mojego portfolio krajobrazowego, więc przydałaby mi się dłuższa ogniskowa i zacząłem się zastanawiać nad tele.
Poczytałem sobie sporo testów i trafiłem między innymi na test Kena Rockwella, który naprawdę bardzo zachwalał ten obiektyw, który ostatecznie kupiłem, czyli Canona 100-400 ze światłem Elke, ze światłem 4,5 do 5,6 ze stabilizacją obrazu. Szkło gabarytowo i wagowo bardzo podobne do Canona 70-200 ze światłem 2,8, którego miałem. Niestety szkło również dosyć drogie, ale udało mi się trafić na ofertę w fotoformie, która była atrakcyjna z dwóch powodów. Po pierwsze, przy okazji festiwalu Wizje Natury fotoforma zrobiła dla uczestników tego festiwalu i swoich klientów de facto świetną ofertę, gdzie na ten obiektyw była bardzo istotna zniżka, a do tego w tym samym czasie Canon oferował cashbacka w wysokości 1045 zł na ten obiektyw. Więc łącznie mogłem zaoszczędzić blisko 2000 zł. I wówczas podjąłem decyzję o tym, że zamiast Canona 70-200 ze światłem 2,8 zastąpię go, czy pojawi się w moim plecaku Canon 100-400, który będzie dla mnie obiektywem do robienia zdjęć z wykorzystaniem tego długiego zakresu ogniskowych, czyli właśnie 100-400, który bardzo mi się przyda przy okazji wyjazdu, który w najbliższym czasie do Chile, który bardzo mi się przyda przy okazji wyjazdu na Morawy, który również planujemy w formie warsztatów dla wspólnie z Rafałem Nebelskim. Link do jego kanału na YouTubie znajdziecie też gdzieś tutaj. Więc w ten sposób podjąłem decyzję i kupiłem Canona 100-400. Świetny obiektyw, bardzo ostry w pełnym zakresie. Jeżeli do niego dokupimy telekonwerter 1.4, to na długiej ogniskowej, moi drodzy, będziemy mieli 560. I z tym telekonwerterem ten obiektyw pracuje świetnie. Z telekonwerterem 2 pracuje trochę gorzej, więc raczej polecałbym telekonwerter 1.4. Popatrzcie sobie na opinię na temat tego 100-400. Jeżeli szukacie obiektywu o długiej ogniskowej, fajnego tele o takim większym zakresie, to naprawdę jest to świetne rozwiązanie. I co jeszcze? I teraz w efekcie mam trzy obiektywy, które spełniają wszystkie moje, absolutnie wszystkie moje potrzeby i są dodatkowo uzupełnione dwiema stałkami, które mogę wykorzystać sobie do portretów. Mianowicie mam stałkę 50 ze światłem 1.8 czy 1.4, już nie pamiętam, 50 ze światłem 1.8, tak zwane Nifty 50 kanonowskie. Do tego mam 85 stałkę ze światłem 1.8, więc dwa bardzo jasne obiektywy. Do zabawy z portretem, czasami do zabrania ze sobą na streeta właśnie. I to mi w zupełności wystarczy do takich zdjęć, które wykonuję raczej rzadko. A do mojej fotografii krajobrazowej wykorzystuję teraz trzy obiektywy. Canona 16-35 ze światłem 2,8, jasny obiektyw, szeroki kąt na pełnej klatce, który dodatkowo mogę wykorzystać do fotografii nocnej, ze względu na to, do fotografii gwiazd, ze względu na to, że ma bardzo jasne światło, czyli 2,8. Może nie super jasne, ale te 2,8 w zupełności wystarcza. Tym bardziej, że 5D Mark IV świetnie pracuje na wysokich ISO. Druga rzecz jest taka, że mam 24-105, który pokrywa się trochę zakresem z tym 16-35, ale dzięki temu często zabieram ze sobą tylko ten jeden obiektyw, który spełni moje oczekiwania, bo te 24 mm na pełnej klatce to jest jeszcze dość szeroko, może nie super szeroko, ale dość szeroko, a 100 mm no to już jest fajna, dosyć długa ogniskowa, więc mogę sobie zrobić jakiegoś zooma, mogę sobie zrobić jakieś ciekawe zbliżenia. I na koniec mam te 100-400, które po 24-105, czyli po tej długiej ogniskowej 105 mm, świetnie wpisuje się w cały ten mój zestaw, bo mam dzięki temu 100-400, mam, słuchajcie, zakres od 16 do 400 mm. Jak dorzucę sobie do tego telekonwerter kiedyś, bo one też nie są tanie, to będę miał
zakres ogniskowy w przedziale od 16 do 550-560 mm, więc absolutnie mogę również pstrykać dziką przyrodę, mogę pstrykać ptaki, mogę pstrykać zwierzęta, które gdzieś tam z oddali fotografuję. No i spełni to moje wszystkie potrzeby, moje wszystkie oczekiwania. Padły światła, więc muszę się orientować, co się dzieje wokół mnie, bo oczywiście w takiej sytuacji wszyscy jadą jak szaleni, nikt na nikogo nie zwraca uwagi i jest amba. Podsumowując, rozważajcie dobrze swoje decyzje przy zakupie obiektywów. Ja z tym 70-200 chyba trochę jednak się pospieszyłem, a pamiętajcie, że bardzo ciężko jest odzyskać pieniądze przy sprzedaży sprzętu, który już przez jakiś czas poeksploatujecie. No chyba, że uda się Wam je kupić właśnie na jakichś specjalnych promocjach, czy uda się je Wam kupić wtedy, kiedy Canon lub inne firmy oferują cashbacki, no to wtedy łatwiej jest Wam przy sprzedaży odzyskać to, co zainwestowaliście. Warto, moi drodzy, zwracać uwagę na to i dobrze przemyśleć sobie decyzje zakupowe i zastanowić się, dlaczego i do jakich potrzeb będziecie potrzebowali obiektywu, będziecie potrzebowali aparatu, będziecie potrzebowali statywu. Każda taka decyzja wiąże się z bardzo konkretnymi inwestycjami, każda taka decyzja wiąże się czasami z tym, że jeżeli będzie niewłaściwa, to będą się pojawiały frustracje, więc czytajcie testy, czytajcie opinie innych użytkowników. Jeśli macie okazję, to sami testujcie ten sprzęt, bo wtedy ta decyzja będzie znacznie bardziej racjonalna i będzie lepiej odpowiadała Waszym realnym potrzebom. Wjeżdżam do garażu. Tyle do dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku Fotomoto. Hej!